lepiej, żebyś był gotowy. Mi też miło cię widzieć. Jedź za mną. Nerwujesz się? Słuchaj, tu nie chodzi o mnie. Chodzi o to, że ty masz wyrobić sobie nazwisko, żeby nasza ekipa poszła do przodu. Mnie ludzie już znają. Będę cię osłaniać, ale musisz to wygrać. Udowodnij, że nie jesteś jakąś ofermą, jak... Jak twoja poprzednia ekipa? Jesteś od nich lepszy. Mamy nadzieję. Więc ci Speed Boys. Co o nich wiesz? No, Kennego już znasz. Czysty kryzys wieku średniego. Jest też Daryl. Mało mówi, ale to on ma największy talent. Oni są ekipą rankingową, więc wybierają trasę, a Kenny jest gościem, który nie lubi ułatwiać życia nikomu poza sobą, więc spodziewaj się niemiłych niespodzianek. Skręć w lewo. Anna Rivera i jej niewydarzony kumpel. Myślicie, że dacie radę, Speed Boys? Kenny? Hej, Daryl. Hello. Ta, pokażemy wam, jak się jeździ. Zaczekam na was na mecie. Liczycie tylko pierwsze miejsce, dasz radę! Miasta, póki nie zobaczysz jego brudnej strony. Jesteśmy już blisko, skup się! Ciasto tu dla ciebie, co? I sypiaście, tak jak lubisz. Thank you.
Kurwa, straciłam reflektor na zakręcie. W co walnęłaś? Nie wiem, jakiś kosz na śmieci. Teraz to już śmieci, nie? Hej, czy to nie twój... Ożesz! Nie. Obudźcie zespół, jest uciekinie. Ty! Odejdź od wozu. Dowód, już. Rivera, ha? Twój pojazd? Tak. Problem, panie władzo? Zależy. Mamy bardzo dużo zgłoszeń o podobnym pojeździe. Nielegalnie wykorzystywanym. Patrz do przodu! Co znaczy, że mam prawo go zarekwirować. Gdzie byliście? My tylko tutaj myślimy... My. Ty, dowodzik! Przygub. Fajne imię. Masz auto? Tak, mam. Tak, panie władzo! Gdzie jest? Stoi tam. Ładny. Chyba zabrałem nie ten. Shaw, jesteś już w drodze? Już jadę! Kluczyki. Dlaczego kluczyki? Kluczyki! Chcesz go mieć? Masz 10 dni. Lub kasacja. Chyba 10. Może mniej. Szerokości. Nie. Chcę tylko do domu. Gra? Musisz zrozumieć. Kiedy siedzę za kółkiem, to mam władzę. Czuję ją pod stopami. Ktoś chce się ze mną zmierzyć? Jasne, nie ma sprawy, dawaj. Ale kiedy ten ktoś mówi, proszę wysiąść z samochodu, to on ma władzę. A ja nie mam nic. Odezwę się później. Dzięki za podwózkę. Kiedy już się wydawało, że problem ulicznych wyścigów jest pod kontrolą, wczoraj w nocy grupa kierowców opanowała ulicę, wyrządzając szkody na tysiące dolarów. Wiele osób obawia się tego, co będzie dalej. To tylko pokazuje, jak bardzo mój oddział jest potrzebny. Bardziej niż kiedykolwiek. To było zupełnie niedopuszczalne. I obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło. Wiesz, to wygląda jak robota kogoś, kto chce zwrócić uwagę. To nic takiego. Nie tęsknisz? Nie. Podasz mi to? Anna cię chwaliła. Odszedł mistrz na miarę ligi. Ona tego jeszcze nie widzi, ale ja też nie widziałem. Ale są konsekwencje. Większe niż straty ekipy. Ale po tym wczorajszym jestem w szoku, że nie przyszła się chwalić.
Ta. Była zmęczona. Ta. Jeśli masz czas, mam coś dla ciebie. Stary kumpel męczy mi dupę. Chcę wiedzieć, co potrafisz. Ma wejścia. To może ci się opłacić. Obczaję to. Dzięki. Dobra, Luz. Wyciągnijmy to. Ta-da-da-da-da.